Witam serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Zapraszamy również na naszą stronę internetową wehikumyślniczasu.com oraz prosimy oczywiście o subskrypcję. Dzisiaj mamy taką małą poczekalnię, czyli to, co nam się w ostatnim czasie tutaj udało zdobyć do naszego małego muzeum. No i jest tego trochę, parę takich ciekawych kąsków jak najbardziej mamy tutaj do zaprezentowania. No, na początek może zacznę od marki Sharp, czyli ostry, wysoki model Bog F9797. I zaraz zobaczymy, jak on się tutaj prezentuje. Tutaj mamy radyjko. Zobaczymy, czy coś tu działa. FM jest. Coś szumi. Radyjko działa. Coś tutaj jest. Mamy tutaj programowanie kanału. Wyświetlacz już elektroniczny. Także sprzęt wygląda, no przyznam szczerze, trochę tu jest pęknięty. Widocznie komuś spadł gdzieś. No ale wyświetlacz sam działa. Tutaj diodowy wychył również. No, zobaczymy, co z magnetofonem. Tu trzeba trochę. O. O! Nie do końca idzie. Nie nawija trochę. Oj, ma jakiś mały problem, ale. Ale działa. Oj, znowu staje. I tu nie będę za dużo eksperymentował z tej przyczyny, że jeżeli ta kaseta się zatnie i nie będziemy mogli wyjąć jej, to serwis tego sprzętu będzie również prawie że niemożliwy, bo się kieszeń nie otworzy. Jeżeli play, głowica zostanie u góry, to kieszeń się nie otworzy. Jak się kieszeń nie otworzy, nie otworzymy przodu. To jest masakra. Z tymi sprzętami, właśnie z Sharpem, trzeba bardzo uważać na miękkim zawieszeniu, żeby przy pierwszym takim starcie nie zawiesiła się czasem głowica. No ale sprzęt wygląda nie najgorzej. Mamy tutaj dolby, także wydaje mi się, że z tego na pewno coś zrobimy i będzie to na pewno okaz w naszym muzeum, bo to jest bardzo wysoki model, tak jak mówiłem, 9797. Do naszej rodziny Sharpów na pewno się załapie. Tutaj mamy nawet z ceną 35 zł. Pani nam opuściła oczywiście, bo 35 zł byłoby zdecydowanie za dużo za ten sprzęt, ale wzięliśmy go, bo to Gold Star. Była to firma, która wchodziła do Polski pod tą nazwą i oczywiście święciła sobie tutaj triumfy. Radyjko wiem, że gra, bo u pani to radyjko odbierało. Więc już wiemy, że radio gra. Ciekawe, czy gra sam magnetofon. Tu mamy jakąś kasetkę w środku jeszcze. Die Hit Parade Volksmusik, czyli parada niemiecka, ale i coś tam zadziałało. Gdzieś tutaj mamy jakiś przełącznik na pewno na tejpa. O! I proszę, prawa kieszeń działa, a lewa musi zostać wyczyszczony jeszcze, ale również. I to jest ciekawe, stary sprzęt, bardzo mało prawdopodobne, aby ktokolwiek go serwisował, bo to nie wydaje mi się, żeby on kiedykolwiek trafił do jakiegoś mechanika, który by paski wymieniał, a jednak po włączeniu zadziałał, oba magnetofony chodzą, czyli można było robić takie paski, które się nie rozpuszczały i które wytrzymywały, jakby to powiedzieć, ząb czasu. Zresztą to jest w ogóle duża ciekawostka z tej przyczyny, że mimo że wymieniam tak dużo pasków, praktycznie w tych wszystkich urządzeniach muszę te paski wymieniać, ale nigdy nie wymieniam pasków od licznika. Jeżeli to tylko dlatego, że są odrobinkę rozciągnięte, ale licznik nie potrzebuje żadnej wielkiej siły, więc nawet te paski mogą mieć 40 lat i one chodzą i nigdy nie są rozpuszczone. Więc ten, kto produkował te paski, zdecydowanie kładł szczególny nacisk na paski napędowe mechanizmów,
a nie na paski napędowe liczników, gdzie licznik jest bardzo cienki, bo to są paski półmilimetrowe, bardzo cieniutkie. Nigdy się nie rozpuściły, a napędowe prawie wszystkie. No, ale idziemy dalej z naszą prezentacją. Tutaj mamy Hitachi. Ładny, fajny magnetofon. Zaraz zobaczymy, gdzie on tu prąd ma, tutaj. Proszę bardzo. I co się będzie działo? Radyjko zadziałało. Ale mnie najbardziej interesuje tutaj magnetofon, bo ma tutaj wyszukiwarkę utworów. A więc jestem bardzo ciekaw, czy tutaj magnetofon zadziała. O! Proszę bardzo. Idzie. I mamy programator do 9 utworów. Nawet się pokusimy sprawdzić, czy działa. Jestem bardzo ciekaw, czy po tylu latach jest w stanie jeszcze ta wyszukiwarka zadziałać. No, coś długo nie może znaleźć przerwy, ale znalazło. Proszę bardzo. Jest, sprzęt działa. Lewy kanał, prawy kanał, radyjko. No, trzeba przyznać, że tu strasznie jest zniszczona ta skala. No, coś im się albo wylało, jakiś rozpuszczalnik, albo coś. No, bo niestety tego nie widać. Trzeba będzie go rozebrać i tak i wymienić ten przedni tutaj właśnie plastik, bo inaczej nie widać skali w ogóle. Ale sprzęt działa i to jest fenomenalne. To jest bardzo ładny sprzęt Hitachi. A już należy do takich bardziej skomplikowanych ze względu na tą wyszukiwarkę, na te diody tutaj z przodu. No i oczywiście ma tutaj może, o, kontur ma, proszę bardzo, jest konturek. Dolby tutaj nie ma, ale obsługuje wszystkie kasetki. Bardzo ciekawy sprzęt, bardzo ładny. Gdyby nie to, można by powiedzieć, że naprawdę w całkiem niezłym stanie, także w naszym muzeum znajdzie swoje miejsce. Antena nawet jest cała. Bardzo się cieszę, fajny sprzęt. Tutaj mamy taki magnetofonek. I tu podziękowania dla pana, który prowadzi swój własny kanał Mazak Audio. Otrzymaliśmy to oraz ten wzmacniacz tutaj od tego pana. To jest duński wzmacniacz. Tego jeszcze nie rozpracowałem w ogóle. Zaraz go chwilę pokażę. Tutaj ten magnetofonik, no on ma wiadomo swoje lata. To są początek radiomagnetofonów. Przód jest taki specyficzny. Nasze magnetofony to była Maja. Była również w bardzo podobnym kolorze, też również z takimi paskami. Polska Unitra, bo Maja 2 już była czarna, bez tego brązowego tutaj jakby koloru. No, ten sprzęt sprawdziłem już trochę wcześniej i no niestety nie działa, będziemy musieli do niego do środka zajrzeć. Postaramy się go uruchomić, bo no, staramy się wszystkie te sprzęty w międzyczasie uruchamiać, ażeby pokazać, jak one w dawnych latach działały. A tutaj mamy właśnie ten wzmacniacz. Z tyłu tutaj są, proszę, o, tranzystory. Jest tu takie specyficzne zasilanie. Nie mam takiego kabla gotowego. Będę musiał go przygotować, ażeby sprawdzić, jak to działa. Ale no jest to coś ciekawego. Coś naprawdę wintażowego. Mamy tu jakieś filterki. Głośność, tutaj mam 500, 1000 i 2000 Hz. Coś z tego na pewno zrobimy. Dopasujemy do czegoś, co już posiadamy. No, teraz mamy, cóż, uratowaliśmy życie Toshibie.
Taka to szybka. Tutaj u góry jest miejsce na gramofon, ale postawiłem ten sprzęt, który będę prezentował za chwilę, no bo oczywiście gramofonu nie ma. Ale takie dość ciekawe urządzenie ze wzmacniaczem. Tutaj mamy ukryte potencjometry do głośności oraz do nagrywania. No i mamy wiele funkcji wejściowych, bo mamy właśnie i gramofon, i zewnętrzny, i dużo stacji radiowych. Tutaj oczywiście można programować. Ciekawe urządzenie, gdyż ma też zegar, czyli można by sobie ustawić tutaj budzenia, nie budzenia, przypuszczam może nawet, żeby się włączył. No jest strasznie był zaniedbany, bo przynieśliśmy go do domu, to był strasznie brudny, trzeba go było całego wyszczotkować, wymyć. Ten przycisk jest uszkodzony, czyli czeka nas rozbiórka. Ale co ciekawe, tutaj jak włożymy kasetę, to coś się dzieje. Kręcić kręci. A więc no wzmacniacz gdzieś tam ma na pewno swoje problemy. Ale pasek również działa. I to chciałem właśnie zaprezentować, że pasek działa, a więc można zrobić to, żeby te paski się nie rozpuszczały. W środku wygląda tutaj, jeżeli chodzi o głowicę, bardzo, bardzo czysto. Czyli ten sprzęt nie był używany. Był źle przechowywany, ale nie był używany. Bo jest zbyt czysto, aby twierdzić, że jest zużyty. Myślę, że na pewno coś z niego zrobimy, bo rzadko się trafia Toshiba, a Toshiba już w takiej formie jeszcze nie mieliśmy. No, tutaj mamy taki mały rarytasik, bardzo wintażowy sprzęt. Dostaliśmy go już z informacją, że nie działa, więc nawet go już nie podłączyłem, bo paski będą do wymiany. I tym się zajmiemy w najbliższym tygodniu. Sony TC-133. Piękna naprawdę rzecz. Jeszcze brudny do wyczyszczenia. Zrobimy o nim na pewno bardzo ciekawy program. Tutaj mamy miejsce na kasety. I co ciekawe, tutaj właśnie w tych kieszeniach są schowane kable do głośników. Także nie trzeba, jakby powiedzieć, tych kabli zwijać, tylko wrzuca się tam, zapina. Bardzo ładne urządzenie. No i przede wszystkim, teraz delikatnie muszę tutaj zamknąć, żeby czegoś nie uszkodzi. No, nie chcę tutaj popsuć, bo bym sobie nie darował. O. Ale proszę zobaczyć, jak ładnie wyglądają te głośniki. Coś pięknego. Naprawdę piękne urządzenie. Już się nie mogę doczekać, żeby je naprawić. I oczywiście zrobić jakiś ciekawy program na jego temat. Bo jest to jak najbardziej przenośny sprzęt. O, proszę bardzo. No i na koniec chciałem zaprezentować coś w rodzaju naszego Phonomastera Braun. No, niestety jest podłączony do sieci, ale talerz kręci, ale nic więcej się tutaj niestety nie dzieje. O, teraz igła ruszyła. Widocznie może trochę się odstało. Ale stop, zdaje się, nie działa. No, no trzeba też przejrzeć, bo wzmacniacz też nie odbiera. Ale chcielibyśmy właśnie zrobić program na temat Phonomastera i porównać te sprzęty, a jak wiadomo, Braun robił bardzo ciekawe urządzenia. Bardzo ciężkie.
Zachęcamy oczywiście do obejrzenia naszego filmu na temat Brauna, czyli wieża szufladowa Brauna. Bardzo ładne i ciekawe urządzenie. Więc mamy na pewno na ten przyszły tydzień co robić, ażeby te sprzęty doprowadzić do użytku. No i zrobić o nich w najbliższym czasie ciekawy jakiś program. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, zapraszamy na naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com i do zobaczenia, do widzenia Państwu.